Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam bo lubię i zapraszam na film o siedmiu książkach. Dwie z nich to książki o kobietach, dwie zupełnie różne książki o kobietach. Dwie kolejne książki dotyczą sytuacji Żydów w czasie wojny i współcześnie. Mamy też jeden kryminał, książkę dla dzieci oraz książkę pana, którego znamy jako Jożina z barzyń. No i przekonamy się, czy ten Jozin z barzyń potrafi pisać. Zajmujące. Zaczynamy po kolei, tak jak przedstawiałam te książki, czyli od tych, które dotyczą kobiet. Pierwsza z nich to króciuteńka książęczunia francuskiego młodego pisarza Eduarda Luisa, która ma tytuł Zmagania i Metamorfozy Kobiety. Jeżeli czytaliście poprzednie książki Eduarda Luisa, to prawdopodobnie macie, podobnie jak ja, wrażenie, że wszystko już o tym autorze wiemy. Wiemy o tym, w jakiej rodzinie dorastał. Znamy jego ojca, znamy jego matkę, znamy jego perypetie czy też przykre wydarzenia, które go spotkały w życiu, kiedy wyprowadził się z domu. Ta książka dotyczy jego matki. Poświęcona jest matce, kobiecie, która. Przez całe życie była zdominowana, zdominowana przez męża, cały czas cierpiała biedę, cały czas obracała się w, w takim samym kręgu ludzi, wśród których nie potrafiła rozwinąć skrzydeł. To była taka kobieta wiecznie zmęczona, wiecznie niezadowolona, niespełniona, kobieta, która. Marzyła prawdopodobnie, będąc młodą dziewczyną, o tym, że jej życie będzie wyglądało zupełnie inaczej, ale kiedy wyszła za mąż, zaczęła rodzić dzieci, wpadła w kierat, praca-dom, praca-dom-mąż, dogadzanie wszystkim i zapominanie o sobie. Jak wiemy, dzieciństwo Eduarda Louisa nie było szczęśliwe, nieszczęśliwa też była jego matka. Autor ten w tej książce pisze. O tym, w jaki sposób jego matce udało się odmienić swoje życie. Bardzo Wam polecam. To lektura tak naprawdę na jeden wieczór a pokazuje, że nawet taka prosta, niewykształcona kobieta kobieta, która przez większość swojego życia była zdominowana przez mężczyznę potrafi zerwać się z łańcuchów i zacząć żyć tak, jak zawsze chciała. Druga książka, akurat tak się składa z tego samego wydawnictwa, to powieść dla ruenny Sigrid Nunez. Taka okładka. Jest to powieść, w której nienazwana narratorka, która jest pisarką mieszkającą na Manhattanie, opowiada o spotkaniu z dziewczyną, którą znała w dzieciństwie. Znała ją przelotnie, nigdy się z nią nie przyjaźniła, ale mieszkały gdzieś blisko siebie, tak więc zapamiętała tę dziewczynę. Ta dziewczyna to Ruenna o polskim nazwisku Zecińskim. I Ruenna kiedyś do niej pisze list. Pisze do niej list, ponieważ dowiedziała się, że ta autorka pisze książki. Ruenna chce się z nią spo spotkać i rzeczywiście umawiają się. Ta pisarka jedzie. Dość niechętnie, nie wie czego może się spodziewać po spotkaniu z dziewczyną, która w sumie nawet niezbyt dobrze jej się kojarzy. Kojarzy jej się z taką biedą, ale także z przemocą w rodzinie, ponieważ tak właśnie zapamiętała rodzinę tej dziewczyny. Ale kiedy się spotykają, okazuje się, że jednak mają o czym ze sobą rozmawiać. Ruena obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Ruena, która. Teraz wiadomo, że jest starszą kobietą, pracuje w sklepie z odzieżą, ale ma bardzo bogatą przeszłość. Otóż, jako młoda dziewczyna trafiła do Wietnamu, gdzie była pielęgniarką i chciałaby, aby ta pisarka napisała książkę właśnie z jej wspomnieniami z Wietnamu. Oczywiście ta pisarka nie jest Autorką do wynajęcia, ona nie chce, nie chce czegoś takiego zrobić, ale zdarza się coś takiego, że postanawia napisać książkę o Orłanie. I to jest książka o wstydzie, o wstydzie narodowym, ale także o wstydzie, w jaki, jaki noszą w sobie osoby, które brały udział w tej bezsensownej wojnie. To jeszcze dodatkowo staje się bardziej pikantne, ponieważ opowiedziane jest, z punktu widzenia kobiety. Kobiety w Wietnamie, żołnierki, te, które służyły razem z młodymi mężczyznami, którzy byli tam masowo wysyłani, przeżyły zupełnie inną wojnę niż mężczyźni, którzy szli w bój. Oczywiście doznały niejednej traumy, ale także miały jeszcze inne wspomnienia, których prawdopodobnie mężczyźni nie mieli. To książka, o tym, jak poczuć się przez chwilę bohaterem, ale przez resztę całego życia nosić w sobie nieprzepracowany ból, nieprzepracowaną traumę. Bardzo ciekawa, bardzo poruszająca, także myślę, że warto po nią sięgnąć. Teraz mamy dwie książki o Żydach. Pierwsza to reportaż Jacka Leociaka pod tytułem Młyny Boże, Zapiski o Kościele i Zagładzie. Tej książki nie mam w wersji papierowej, czytałam e-booka. I ta książka opowiada, tak jak sam tytuł nam sugeruje, o postawie kościoła w hierarchii kościelnej Watykanu wobec hitleryzmu, wobec nazizmu, wobec Holokaustu. Jacek Leociak bardzo dokładnie zbadał ten temat, ponieważ. Pisze o skali mikro i o skali makro. Skala makro to to, jakie sygnały szły na Europę z Watykanu, w jaki sposób zachowywał się papież wobec Hitlera, wobec tego, co działo się w Europie, wobec zagłady Żydów. Skala mikro to to, co robili poszczególni księża czy siostry zakonne, kościoły w sytuacji, kiedy. Zabijano, mordowano ich sąsiadów, Żydów. Postawy były bardzo różne. To, co szło z góry, na pewno nie mogło być przykładem dla prawych ludzi, ponieważ papież tak naprawdę w większości zachowywał ne neutralność, a nawet wręcz popierał działania Hitlera. Oczywiście nie było o tym mówione głośno, ale pozostały dokumenty, które o tym właśnie świadczą. Natomiast Leociak wyłuskał także proboszczów lub też siostry zakonne, którzy i które zaangażowały się w pomoc, w ratowanie Żydów. Także bardzo Wam polecam tę książkę, ponieważ otwiera ona oczy na pewne kwestie, które być może wcześniej do nas nie docierały. Ten temat Holokaustu, temat zagłady Żydów, Został zanalizowany z wielu punktów widzenia, natomiast ja po raz pierwszy spotkałam się właśnie z książką, która opowiadałaby o Kościele katolickim oraz o kwestii zagłady Żydów. Druga książka to Rejwach Mikołaja Grinberga. Tak wygląda, to jest też malutka książeczka, która zawiera. Kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, bardzo krótkich, takich kompaktowych historii. To są historie osób, które współcześnie żyją w Polsce bądź też wyemigrowały do innych krajów, ale przez całe swoje życie praktycznie ukrywają to, że są Żydami, lub też dowiadują się o swoim pochodzeniu wtedy, kiedy babcia leży na łożu śmierci i wyznaje, przez kilkadziesiąt lat skrywaną tajemnicę. Jest tutaj takie opowiadanie, taka historia bardzo poruszająca, w której bohater kwituje: No tak, babcia sobie umarła, a nas teraz z tym kłopotem zostawiła. No i właśnie niestety, w większości rozmówce Grinberga, Konstatują, że bycie Żydem to jednak nie jest nic dobrego, że w Polsce dalej funkcjonuje antysemityzm, że lepiej się ukrywać, że lepiej nie mówić o tym głośno, że lepiej nie przekazywać swoim dzieciom żadnych informacji o swoim pochodzeniu. Niech to wszystko zostanie zapomniane. To bardzo smutna książka, zawierająca mnóstwo smutnych historii, ale są tutaj też takie historie, które zapadają naprawdę w pamięć na bardzo długo. Pewnie nie wszystkie i pewnie dla każdej osoby będzie to inna historia, która gdzieś tam zalęgnie się w głowie i nie będzie chciała nas opuścić, ale myślę, że to właśnie sprawia, że ta książka jest tak dobra, i dlatego też najserdeczniej Wam ją polecam. Kiedy ostatnio przekładałam książki na półkach, wpadła mi w ręce powieść, której nie przeczytałam od wielu lat i ją tak przekładałam i przekładałam i dopiero teraz wczytałam się w nazwisko autora i jest to Warren Ellis. I gdzieś mi tam zadzwoniło w głowie, że Warren Ellis jest muzykiem, którego ja bardzo cenię, który gra z zespołem The Bad Seeds i z Nickiem Cave'em i w ogóle jest takim człowiekiem, który jest chodzącym chodzącym artystą wszechstronnym. Sprawdziłam i okazuje się, że prawdopodobnie jest to ten sam mężczyzna. On napisał kryminał pod tytułem Wzorzec zbrodni. Trochę podchodziłam do tego kryminału, jak wiecie, jak do jeża, trochę się go bałam. Nie wiedziałam, co ten świetny muzyk tutaj napisał, i czy to w ogóle da się czytać. Ale tak. Owszem, to się da czytać, to jest całkiem zgrabnie napisany kryminał. I to zobaczcie, taki kryminał, który nie, nie jest rozdęty na 800 stron i któremu musimy poświęcić pół miesiąca, tylko takie fajne czytadło, które przeczytamy w jeden weekend. Już wam mówię, o czym to jest. Dwóch policjantów dostaje wezwanie, że w pewnej kamienicy jeden z mieszkańców rozebrał się do naga, chodzi po korytarzu i terroryzuje mieszkańców, ponieważ ma ze sobą pistolet czy jakąś tam inną broń do zabijania, strzelającą w każdym razie. No i oni jadą, żeby tego gościa zneutralizować, żeby go przymknąć, wysłać go do wariatkowa. Natomiast kiedy wchodzą po schodach, ten gościu, ten golas zbulwersowany oddaje strzał i zabija jednego z policjantów. Ten drugi oczywiście błyskawicznie reaguje, kładzie trupem tego agresora i zaczyna się cała akcja. Okazuje się, że... W jednym miejscu na korytarzu jest dziura w ścianie. Chyba któraś z kul trafiła w ścianę, ściana była cienka i próbują dostać się do środka policjanci. Kiedy udaje im się wyważyć drzwi, ponieważ nikt nie otwiera tego pomieszczenia, tego mieszkania, okazuje się, że w środku jest arsenał broni. Jest tam kilkaset sztuk broni zawieszonej na ścianach, ułożonej na podłodze. I kiedy zaczynają badać poszczególne egzemplarze, okazuje się, że każdy z nich można przypisać do jakiejś zbrodni popełnionej w Nowym Jorku i w okolicach w ostatnich kilkunastu latach. Znaleźli kryjówkę seryjnego mordercy. Wszystkie te zbrodnie, którym, które zostały popełnione tą bronią, nigdy nie zostały wyjaśnione. Wobec tego przełożeni tego policjanta, które znalazł się w tamtym miejscu, postanawiają zrzucić całą tą brudną robotę na niego i zrobić z niego tak naprawdę kozła ofiarnego. On musi udowodnić, że ta broń została użyta do morderstw i odnaleźć tego mordercę. Jeżeli mu się to szybko nie uda, to prawdopodobnie sprawa razem z nim zostanie zamieciona pod dywan. Bardzo fajna, szybko rozgrywająca się akcja książki, bardzo taka nietypowa, ale prawdopodobna, w pewnym sensie prawdopodobna. Warto przeczytać. Mam teraz jeszcze przed sobą książkę dla dzieci, ale także myślę dla dorosłych. Są to dwa słowa napisane przez Annę Taraskę. Tak wygląda. Jest bardzo fajnie ilustrowana ta książka. Już Wam pokazuję. Dwa słowa. Słowa, które spotykają się w słowniku, ponieważ mieszkają bardzo blisko siebie. Te słowa to Bóg i Człowiek. Szybko się zaprzyjaźniają i postanawiają wyruszyć na wycieczkę rowerową po słowniku. Postanawiają odwiedzić inne strony, inne literki i poznać się z innymi słowami. I w ten sposób trafiają między innymi na miłość, na cień, ale także na całą grupę rozwrzeszczanych, niespokojnych, niemiłych nawet, zapomnianych słów. Takich jak na przykład Ladaco, Krotochwilny, Gagatek, Fidrygałki, Ino, Jeno i wiele, wiele innych. Książka dość zabawna, ale Także książka rozwijająca horyzonty, przede wszystkim dzieci, ponieważ mogą sobie na końcu sprawdzić, co też te gadatki i fidrygałki oznaczają. Fajna, warto przeczytać. I na koniec została mi książka napisana przez Iwana Mlatka, czyli właśnie Jorzyna z czyli twórcę Jorzyna z notatki wariata. Zupełnie nie mam pojęcia, skąd miałam tę książkę na półce, no ale leżała kilka lat, postanowiłam ją niedawno przeczytać. No i okazuje się, że Jożin z Bazin stara się być dowcipny. Stara się pisać teksty, które można by wykorzystać, a być może on je wykorzystywał do stand-upów. Ta książka też jest ilustrowana, pokażę Wam kilka ilustracji. I ona opowiada historię mężczyzny, bardzo dziwnego, który mieszka w Pradze i który opowiada o swoim przegranym życiu. Ten mężczyzna prowadzi życie dość nudne, obraca się w ciągle w tych samych miejscach, ma niewielu znajomych. Ale w ogóle ta, sama, ta cała książka jest taka mocno zakręcona. I chciałabym Wam przeczytać jeden fragment, żebyście mogli zobaczyć mniej więcej o co mi chodzi, kiedy mówię, że to jest zakręcone. Rozdział pod tytułem Układam się do snu. Jeśli mam tylko trochę więcej gotówki, pozwalam taksówkarzowi, żeby zaniósł mnie na plecach aż do mieszkania na piątym piętrze. Z zasady nie jeżdżę windą. Mamy co prawda dobrą windę, ale czasem paskudnie spadnie. Raz pewien taksówkarz, w ogóle nieproszony, za 10 koron nie tylko wniósł mnie do mieszkania, ale jeszcze rozebrał do naga, wykąpał, założył koszulę nocną i położył do łóżka. No więc tego typu są to historie. Ani to śmieszne, ani pouczające. Powiem Wam, że czytałam z coraz większym niesmakiem. No i cieszyłam się, że ta książka jest krótka i mogę ją szybko skończyć. Także jeżeli lubicie twórczość Iwana Mladka, to owszem. Ja oprócz piosenki Jożyn z Bażnie, za którą nie przepadam, tego pana zupełnie nie znam. On już chyba nawet nie żyje. Wydaje mi się, że jakiś czas temu była informacja o tym, że, że on umarł. Ale nie jestem pewna. Nie chciałabym go uśmiercać. Mam nadzieję, że tego nie zrobiłam. Jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Jeżeli go znacie, lubicie, myślę, że nie zaszkodzi Wam przeczytanie tej książki. No bo wiecie, no, czytanie żadnej książki tak naprawdę nie szkodzi, no może poza kilkoma. Natomiast nie ma tutaj niczego odkrywczego i niczego, co zapadłoby w pamięć, zmieniło moje życie, czy w jakikolwiek sposób sprawiło, że spędziłam świetnie. Czas z tą książką. Nie, raczej nie. Mam wrażenie, że już się powtarzam, zatem kończymy. Opowiedziałam Wam dzisiaj o siedmiu książkach. Mam nadzieję, że któraś z tych książek przypadnie Wam do gustu. No a ja lecę czytać dalej, żeby opowiadać za tydzień o kolejnych powieściach, kryminałach, reportażach, które dla Was, a przede wszystkim dla siebie przeczytałam. Do zobaczenia. Pa 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 pa.